Powiedzmy, że mam daną pewną funkcję f. f od x jest zdefiniowane, że to jest cosinus do trzeciej x. Co można równoważnie zapisać, że to jest cosinus x do potęgi trzeciej. To dokładnie tyle znaczy. To jest to samo zapisane na dwa różne sposoby. No i teraz powiedzmy, że mam obliczyć pochodną tej funkcji. Chcę sobie obliczyć pochodną tej funkcji. No, to żeby to obliczyć, to musimy tutaj zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej, zwany też czasami regułą łańcuchową. No ale kluczowe tutaj jest zrozumienie ze złożeniem, jakich funkcji mamy tutaj do czynienia, po to, żeby móc ten wzór prawidłowo zastosować. No to zastanówmy się, co my tutaj mamy za złożenie. Najpierw mamy argument x. Powiedzmy, że x wkładamy do takiego pudełeczka, na które, które to pudełeczko jest. Wejściem dla pewnej funkcji. I tą funkcją w tym wypadku, która działa na x jako pierwsza jest cosinus, czyli tutaj działa funkcja cosinus. I co funkcja cosinus zwraca? No zwraca cosinus x. Czyli po zadziałaniu funkcji cosinus na x dostajemy cosinus x, czyli x na wejściu, cosinus x na wyjściu. Tak działa funkcja cosinus. Następnie, co tutaj się dzieje? Następnie jest podnoszenie do potęgi trzeciej, czyli następnie na wynik działania tej funkcji działa następna funkcja, która bierze argument, jakikolwiek to jest argument, i podnosi go do trzeciej potęgi. Czyli to, co tutaj dostajemy w wyniku, to jest cokolwiek nie było na wejściu w potędze trzeciej. A co było na wejściu? No na wejściu ta funkcja dostała cosinus x. No to zwraca trzecią potęgę cosinusa x. No, i teraz możemy sobie tutaj wprowadzić pewne oznaczenia dla ułatwienia. Powiedzmy, że tę funkcję nazwę u, a tę funkcję nazwę v. I teraz mogę napisać, że moja funkcja f, f od x, jest złożeniem tych dwóch funkcji. W jaki sposób? No, najpierw na argument, na x, co działa? Najpierw na x działa funkcja u. Czyli cosinus. Zgadza się. Następnie na wynik działania tej funkcji działa funkcja v, czyli funkcja f jest takim złożeniem tych dwóch funkcji. No rzeczywiście mogę nawet napisać, że powiedzmy, że u to jest cosinus, v to jest podnoszenie do trzeciej. No to rzeczywiście to jest v, to jest podnoszenie do trzeciej potęgi, a u to jest cosinus od x, czyli no mogę nawet nawias dopisać. Rzeczywiście. To, to jest takie złożenie. I teraz możemy zastosować w związku z tym wzór na pochodną funkcji złożonej. Jak wiemy, że f jest złożeniem dwóch funkcji, v i u, to możemy napisać, że f' od x to zgodnie z tym wzorem, to jest pochodna funkcji v, v' ale obliczona na takim argumencie, jaki był, czyli u od x. U od x. Razy Pochodna funkcji U, U' od X. To jest wzór na pochodną funkcji złożonej, że to jest ta funkcja, pochodna tej funkcji zewnętrznej, V, ale obliczona na, na takim samym argumencie, jaki wcześniej brała funkcja V, czyli to jest V' na argumencie U od X razy pochodna tej funkcji U, czyli U' od X. No i tutaj mogę oczywiście obliczyć, skorzystać z tego, że wiem, co to jest pochodna kosinusa. No to obliczmy sobie, co to jest pochodna kosinusa, czyli ile jest U'. U' od x to jest pochodna kosinusa, czyli to jest minus sinus x. A co to jest V'? V. Może napiszmy najpierw, co to jest V od x. V od x to jest x do trzeciej. Co to jest V' od x? V' od x. No to jak się różniczkuje funkcję potęgową? No to bierze się ten wykładnik, pisze się go na początku, 3 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do potęgi drugiej. Czyli v' od x to jest 3x kwadrat. No to jak teraz zastosujemy ten wzór, który tutaj mam, no to mogę napisać, że to się równa. v', v to jest 3 razy coś do kwadratu. Tego, że nie obliczamy tego na x, tylko na u od x. Czyli tutaj zamiast X -a, muszę wpisać, co? Tutaj zamiast x -a mam V prime, ale nie od X, tylko od cosinus x. No to to będzie równe 3 razy argument, czyli cosinus X do kwadratu. Cosinus X do kwadratu. V prime od x to jest 3x kwadrat. V prime od cosinusa X to jest 3 razy cosinus x do kwadratu. Czyli tutaj muszę napisać, że to jest 3 razy. No nieładnie. 3 razy cosinus x do kwadratu. Razy pochodna cosinusa, a pochodna cosinusa to jest minus sinus, czyli minus sinus x. No to mogę tutaj uprościć to wyrażenie. Napisać, że to jest, tu jest minus, tu jest trójka, czyli to będzie minus 3 cosinus kwadrat x razy sinus x. No i obliczyłem tę pochodną. To jest tyle. Teraz tutaj chciałbym zapisać to samo jeszcze raz, ale z użyciem trochę innych oznaczeń. Może w tych innych oznaczeniach to jakoś lepiej do Ciebie przemówi. Poza tym również te inne oznaczenia często się spotyka w podręcznikach. No i tutaj sobie zapiszemy to w takiej postaci, że to będzie pochodna czegoś po czymś razy pochodna czegoś po czymś. Tylko tym razem wezmę ten wzór, który tutaj jest, i zapiszę go w innych oznaczeniach. V' od U od X to zapiszę, że to jest DV, pochodna V, po DU. A tutaj. Będę miał du po dx I to jest dokładnie to samo co tutaj To znaczy ta część dv po du to jest v' od u od x To jest inny zapis tego samego A ta część tutaj du po dx To jest to samo co u' od x To jest inny sposób zepsania tego samego ale ten sposób ma tę zaletę, że tutaj niektórzy jakoś łatwiej go zapamiętują, że jest dv pod u razy du pod x, tak jakby to du się skracało i już mieli dv pod x, czyli to co chcemy obliczyć. No to obliczmy. Co to jest dv pod du? Możemy to zapisać jeszcze w innej postaci, mianowicie w takiej postaci, że no co to jest u? U to jest kosinus, A co to jest dv pod du? No tutaj mamy pochodną V to jest Kosinus x do trzeciej, czyli tutaj napiszemy sobie, że to jest kosinus x podniesiony do potęgi trzeciej. I liczymy pochodną tego po u, czyli po kosinusie, czyli to jest pochodna po kosinusie x. Można to tak, że to jest pochodna po kosinusie. Nie po x, tylko po kosinusie. Razy pochodna funkcji u, czyli kosinusa x. No, po samym xie. Po x. No i co to jest pochodna kosinusa do trzeciej przez po kosinusie? No to jest dokładnie to samo, co tutaj mieliśmy. Jak mam poch pochodną funkcji takiej, gdzie liczę, gdzie funkcja o to jest x do trzeciej, no to pochodna tego to jest 3x kwadrat. No ale jeżeli teraz mam pochodną funkcji cosinus x do trzeciej po kosinusie x, to pochodną tego będzie po prostu 3 razy kosinus kwadrat. Dlatego, że gdybym miał na przykład, nie wiem, pochodną pomarańczowego kółka podniesionego do trzeciej po pomarańczowym kółku, to co to jest? To jest 3 razy pomarańczowe kółko do kwadratu. Nieważne co tutaj jest. Czy tutaj jest x, czy tutaj jest cosinus x. Jeżeli mam pochodną czegoś do potęgi trzeciej po tym czymś, to to jest 3 razy to coś do kwadratu. Czyli tutaj dostajemy, ta pochodna jest równa po prostu kosinusowi x podniesionemu do kwadratu i pomnożonemu przez 3. No i to jest oczywiście to samo, co tutaj było, tak? To jest dokładnie to samo. Razy pochodna kosinusa x po x. No a to jest. Minus sinus x, jak wiemy. No i oczywiście, dostajemy dokładnie to samo, co było tutaj, tylko po prostu to było zapisane w inny sposób. No ale niektórzy wolą patrzeć na to w ten sposób, jak tutaj napisałem: że to jest pochodna kosinusa x do trzeciej po kosinusie, więc to jest 3 razy cosinus x do kwadratu, razy pochodna kosinusa po x. Albo można stosować tę notację, która też jest w miarę przejrzysta, moim zdaniem, że to jest v prime. Obliczone na tym poprzednim argumencie, czyli 3 razy cosinus x do kwadratu razy pochodna funkcji wewnętrznej. No, jakby na to nie patrzeć, jakiej notacji nie, by nie używać? Oczywiście wynik będzie zawsze ten sam. Tobie zostawiam do wyboru, która notacja ci się bardziej podoba i jaki sposób rozumowania ci się bardziej podoba. W każdym razie najważniejsze jest tutaj zrozumienie ze złożeniem, jakich funkcji mamy do czynienia. To, co zrobiliśmy tutaj na samym początku. Jak już to. Zrozumiemy, to potem samo zastosowanie tego wzoru jest bardzo proste.